Pokój i dobro. Witajcie, drogie dzieci. Dzisiaj razem z panem Rączko przyjrzymy się tej świecy. Spróbuję ją zgasić, coś nie chce zgasnąć. Jest, udało się. Zgasiłem. Co jest? No właśnie, co jest z tą świecą? Jej płomień nie chce zgasnąć. Jest, udało się. Nie, no nie może. Musi się udać zgasić. Z tą świecą, słuchajcie, jest jak z Bożą miłością. Z płomieniem Bożej miłości, który nigdy nie gaśnie. Bóg jest miłością, tak mówi Biblia. To znaczy, że Bóg nas kocha. Bóg nas kocha, bo jest dobry. Bóg kocha nas, ponieważ jest dobry. I Jego miłość nigdy nie gaśnie. Ale narozrabiałem. Pan Bóg już pewno mnie nie kocha. Myślę sobie, nie, to już pewno Jego miłość zgasła. Tymczasem Bóg Cię kocha. A grzech oddala nas od Boga, ale nie od Jego miłości. Bóg nas bardzo kocha. Czasami popełniamy różne grzechy. Powinniśmy ich unikać. Szatan wykorzystuje tę sytuację. Chce nas przekonać o tym, że Bóg nas już nie kocha. Że Jego miłość zgasła. Że Bóg już nas nie kocha. Tymczasem Bóg Cię kocha. Jego miłość nigdy nie gaśnie. Bóg kocha nas i kocha Ciebie, ponieważ jesteś Jego dzieckiem.